Hej, cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Square i witam was w grze Raft. Jak widzicie, jest to wersja 1.5. Dawno znowu mnie nie było, no ale jestem z powrotem, wiecie. No i do tej gry w sumie oglądałem ją u wielu youtuberów, ale obejrzałem ją u Magistrala i on mnie zainspirował do nagrania tego, naprawdę, bo jakoś u niego mi się spodobało. No i sobie ściągnąłem, obczaiłem, no i w sumie fajna gierka, także link do Magistrala macie w opisie, wbijcie, zasubskrybujcie, bo on dopiero tam zaczyna kanał, także wiecie. Okej, jak sobie nazywamy grę? Może być skuter. Myślę, że skuter będzie git, no to create. Okej, dobra. No i mamy hak, i mamy tutaj morze, i mamy rekina, gdzie on jest? Gdzie jest rekin? Halo? O, są rzeczy. Jest! Pojawił się rekin. Dobra. Jest rekin. Okej. Ja bym chciał sobie złapać już tą... beczkę. Chyba... Wydaje mi się, że z poprzedniej wersji, ponieważ grałem sobie trochę na poprzedniej wersji, skrócili trochę linę. Ale to może mi się tylko wydawać. Okej. Mamy już beczkę, także jest spoczko. Okej. Mamy tutaj... Te listki i mamy ten złom. Halo, listki, chodźcie do mnie. No i drewienko. Okej, listki mamy. Nie, drewienko i złomek. Okej. Tutaj ile listków płynie i drewienka. To sobie weźmiemy. Okej. No i złapmy sobie jeszcze listki. Ładnie zrobili te listki teraz. Podobają mi się. Dobra. Wiele rzeczy tutaj już do mnie płynie. Okej. Muszę sobie tutaj wszystko pozbierać. Jeszcze mam dużo miejsca na tym. Ja sobie sprawdzę jedną rzecz. No, mamy już sporo drewna, więc w sumie to możemy zbudować, zrobić liny. Mamy liny i mamy no, taki kubeczek, tak? Kubeczek na wodę, dzięki któremu będziemy mogli robić, no, przygotowywać po prostu wodę. Przygotowywać i dzięki temu będziemy mogli, no, po prostu jakby to powiedzieć, no, pić. No, na czym ja się w ogóle zastanawiam? Po co przygotować wodę? No, no po co? Dobra. Co nam jest potrzebne do tej dzidy? Tak. 4 metalu. Znaczy na te złomy. O to chodzi. O nie! Już myślałem, że będzie mnie gryzł. Ale fart. Ja nie mogę. A ciekawe, czy ja bym... Jakby on mnie na przykład gryzł, a ja bym wyskoczył, bo tego nie sprawdzałem. A ja bym wyskoczył, to czy on by poleciał za mną, czy nadal mnie gryzł? Nie wiem. Dobra, zbierzmy sobie listki. Bierzmy tutaj deseczki. Okej. No nie ma żadnego złomu w ogóle. O, jest jeden, a mi potrzebne jest 3 jeszcze. Także fajnie. Okej, a może zamiast tego byśmy zrobili coś pożyteczniejszego, bo mi się tutaj widzę... Woda kończy, ale to samo i tak wychodzi. Na jedno, bym powiedział. Dobra. Więc w sumie chyba wolałbym zrobić to na wodę. Bo woda mi się tu kończy, a ja tu w ogóle nie mam złomu. Mam dużo wszystkiego, ale nie mam dużo złomu. Także nie fajnie. Także robimy sobie to, tylko że potrzebne mi są dwa te złomki. A ja złomku jeszcze nie mam. Tyle. Aż. O, jest tam jeden, płynie. Chyba widzę. Dużo trudniej teraz widać w tej wodzie. W tej nowej wersji, tak mi się wydaje. Bo woda jest zrobiona dużo lepiej, naprawdę. Także mniej widać i fajniej te rzeczy nawet w sumie pływają. Dużo lepiej wyglądają te listki. Dużo fajniej. Takie są bardziej realistyczne listki. Tutaj płynie ostatni złom. No i pięknie. No i chyba mamy teraz tak. Mamy
tutaj to na wodę do przygotowywania. Ok, no i już sobie przygotuję tutaj tą wodę. Ok, gotuje się. O, jest kolejny złom. Bym sobie zbudował teraz dzidę. Stworzył dzidę, ponieważ dzida się naprawdę przyda. A potem młocio do... No i on szczupłynie pewnie mi zjeść. Nie, jednak nie. Ale widzicie? Dobry rekin mi się trafił, bo mnie nie atakuje. Tak. What the? Co on robi? To jest rekin prawdziwy. Ej no! Co ty robisz? Mogę go jakoś odtegować? Nie mogę. Czyli mi zje? No nie. No i mi zjadł. Za debil. O nie. Odpływa mi beka. Nie. Złapałem ją. Jest, mam beczkę, dobra. Beczka będzie mi naprawdę potrzebna. No i dwa złomy dostałem z beczki. I teraz muszę wejść tu i w dzidę, tak? Tak, dzidę chciałem zbudować. No. Okej. Niech to będzie dzidam. Będzie dzida na rekina. A potem sobie zbuduję wędkę, żebym miał co jeść. Okej, już mam wodę kolejną. Okej. No nie, no jeszcze jeden złom mi potrzebny. Już mam naprawdę dużo tego. Szczerze, jak widzę, drewna pozbierałem. A ile jest potrzebne? Aha. Czyli mogę zbudować sobie w sumie młotek, ale bardziej bym wolał dzidę. Chociaż wolałbym dzidę. I tak mi jeden na razie brakuje, więc w sumie to. Zbuduję już tą dzidę. To będzie lepiej. Okej. Okay. No to mamy na razie... Aha, fajnie trafiłem. Dobra, nie mam cela do tego. Okej, okay, to mogę już sobie zbudować tą dzidkę. No i mam, no i fajnie. No i teraz mogę się bronić przed tym złowieszczym rekinem. Okej. Okej, okay. No i zrobię sobie jeszcze trochę lin. No i pięknie. I co by tu jeszcze zbudować? To na jedzenie by się przydało, ale muszę mieć do tego oczywiście złom. A pierw wolałbym chyba zbudować... Właśnie. Chodziło mi, że tam dwie beczki płyną. To jest dużo beczek. Filmik trwa już 8 minut, więc długo dość, ale w sumie to niedługo. Trzy beczki płyną. Nie, ja muszę złapać te beczki. Ej! Jezu! Co on mi zrobił? O tak. I mam jeszcze tego. Owe. Dobra, co ja miałem zbudować? To miałem zbudować. Dobra. Bo ja już się tu pogubiłem. Dobra. Postawię sobie to może tu. Niech sobie będzie, jeszcze złym chciałam postawić. Okej. Okay. Dobra, mam na jedzenie. A nie mam czego jeść, bo nie mam wędki. Teraz by się przydało zbudować wędkę. Dobra, chodź. Dobra. Okej. Okay. Mam ziemniaczki. Okej. I teraz co ja chciałem? Oczywiście, że chciałem wędkę, ale do... O! Do wędki, dobra, mam wędkę i chciałem jeszcze to. Ale nie mam oczywiście jednej rzeczy. Jednego metalu mi brakuje. Mam tu deskę, mam ten, ale ja chciałbym metal. Fajnie wygląda ten hak, w sumie teraz się mu przyjrzałem dopiero, nie wiem, czy on wcześniej tak wyglądał. Dobra, powinienem już wszystko mieć. Tak, mam wszystko, także jest naprawdę dobrze. Okej, okay. Mam tutaj młoteczek i mogę budować. Okej, okay, no to fajnie, no to się rozbudujemy trochę. Cztery, dobra, w tą czy w tą? Okej, okay. Aha, nie mogę już, dobra. No i tak trochę ciemno tu jest. Co ja mogę tu zjeść? Mogę sobie ugotować to i albo złowić rybcie. To ja sobie chyba wolę złowić rybcie. Mogę pić
rzucić mi się chce. Dobra, pierw złowię rybcie. Ciekawe, czy w ogóle można łowić inne ryby, bo nie wiedziałem, co tam jest w update'cie. Nawet nie sprawdzałem. Nie, chyba nie można. Zapewne. Hops. Okej. Dobra, bo tutaj mi rzeczy ulatują. A ja nic z tym nie robię. No, rybcia się smaży. By się przydało jeszcze zrobić oczywiście... Gdzie to jest? Tutaj jest. Jeden kubek, trzy złomu. Znaczy, oczywiście tego nie zrobię. Jak na razie oczywiście, jak na razie. Czyli ile potrzebuję? Trzy złomy, a na kubek jest potrzebne dwa złomy. Czyli 2 plus 3 to jest 5 złomu i dwie deski. No spoko. Mam jeden złom. Oj, ugotowała mi się rybcia. No to dobrze. I ugotowała mi się woda. Wydaje mi się, że teraz się szybciej woda gotuje. Ale to nie wiem, czy mi się tylko wydaje. Chociaż to mi trochę oświetla, także spoczko. Ja sobie złowię jeszcze jedną rybkę. Żeby ten... Żeby mieć co jeść. Kto by się spodziewał. Okej, okay, mam kolejną makrelkę. O ty, zły dziadzie. Idź mi stąd. Halo, czemu nie mogę go bić? Co się stało? Co to było? Nie mogę go w ogóle bić. Dobra, tutaj latają te. No, dobra, na razie nie będę tego brał. To chyba leci metal, nie? Znaczy złom. Halo, chodź tu. Okej, udało się. Tu jest tak ciemno, że ja nic nie widzę. Masakra, jak to jest ciemno. Dobra, mam trzy złomy, czy jeszcze dwa złomy? Trochę dziwnie to brzmi, ale spoko. Dobra, jeden kubek mi jest potrzebny do latarni. I jeszcze dwa złomu i deski mam. O, no to akurat tutaj mi leci beczka. Beczka, jak ją uda mi się złapać. Dobra, udało się. No to mam akurat latarnię i latarnię sobie postawił se tu. No i teraz mam wszystko oświetlone. No to fajnie, dobra. No i piknie. Tylko jeszcze by się przydało złowić rybcie. O, ładny księżyc. Nawet nie wiedziałam, że jest księżyc. Okej, złowiłem rybkę, widzieliście, jak jestem dobry. Okej, a powiedzcie mi teraz, znaczy nie wiem, czego tak mówię, ale dobra. Co jest potrzebne do siatki 3? To. I dwa drewienka. Dwa drewienka, ja mam oczywiście jedno. No już mam dwa. Halo, chodź. Chodź. Nie wiem, gdzie jest rekin. Tam jest rekin, ale to ludzie. Dobra. Mam to zrobione, także spoko. Gdzie tu najwięcej rzeczy w sumie płynie? Tu chyba. Ej! Czy ja właśnie znalazłem fajny buk? Znalazłem buk, czy nie? Chyba tak. Chyba ktoś z Was to na pewno zauważył, że ja tego nie postawiłem, a mi już złapało. Spróbuję to powtórzyć. Próbuję to teraz powtórzyć. O nie, stoję źle i teraz on do mnie tu przypłynie. Dobra, i mi potrzebne jeszcze jest do tego jedno drewno. O, metal płynie, znaczy złom. Dobra. I zaraz wypróbujemy nowy bug. Buk. Wypróbujemy buka. No nie wiem, rzucę się po to. No chyba źle zrobiłem. A jednak, udało się. Ale przed nim uciekłem, dobry jestem. I teraz tak. Aha, czyli to musi być... Aha, czyli mogę tak łapać jedynie. Ale chyba mogę. Jeżeli to działa... W takim razie... Aha! Fajne. Mogę sobie łapać przedmioty tak. Widzicie? Dobra, i teraz mam tu już trzy przedmioty. Mogę sobie to schować i nadal będę je miał? Nie, niestety nie. Czyli w sumie nieprzydatne. W sumie nieprzydatne to jest.
zmienię, no ale dobra. No trudno. To jednak nieprzydatne. Ale w sumie nawet spoko, że można tak łapać przedmioty. Znaczy to jest jeszcze trochę zbukowane, ale, ale w sumie to nawet okej. 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 Ja nic nie mówię. Nie mam żadnych problemów z tym. Spoko. Czyli można łapać na siatkę, nie mając siatki. Dobra. Ja bym tu jeszcze zbudował sobie chyba liny. Zbudował liny bym sobie. Bym sobie powiększył trochę moją tratwę i teraz... Jak już mam taką tratwę, to bym zbudował sobie tą doniczkę na te ziemnioki. Ciekawe, czy tego buraczka, tego buraczkę się da tak w ogóle to ten posadzić, nie? O, może to spróbuję, wypróbuję. Ciekawe, czy da się go posadzić. Na pewno można go ugotować, ale czy bym chciał go ugotować? Mam go jednego, to może nie. Nie będę go gotował. Poświęcał go. Okej, okay, więc może nie. Kurde, pić mi się chce. Nie będę poświęcał buraka na to, żeby go ugotować, tylko wezmę i go ten. Po prostu zasieję. Tylko nie mam... O. Wiedziałem, że po to płynie. Ciekawe, czy się go teraz łatwiej zabija. Dobra, muszę to zrobić. Ile? 4, 2. Mamy 0. No to se zbudowałem. Mhm, tak. Nie dorzucę pewnie. No wiedziałam. Za daleko trochę. Ile tych beczek mi tu płynie? To jest bardzo fajne. No nie, super. Znaczy dobrze, ale w sumie to... Dobra, gdzie jest ten bydlak? Tu jest ten bydlak, więc w sumie mogę wyskoczyć sobie po to. I już mam. Dobra, i znowu mam buraka. Kolejnego. Okej, okay, to tak. No nie wpadłem do wody. Okej. Okay. Mam jedną już tą. Jedną z dwóch. I dobra, mam wszystko okej, okay, tylko mi brakuje jednej liny, więc w sumie to tak nie okej. Okay, chyba. O, ja głodny jestem. Może sobie usmażę tą makrelkę. I sobie zrobię zaraz drugi kubek, bo mi tutaj brakuje trochę. Dobra. I co mi jeszcze brakuje? Wiecie, to są dopiero początki, także spoko. Aha, dobra, jednej liny. Z tego, co sobie przypomniałem. Więc jedną linę zaraz się tu złapię, chociaż nie wiem, czy... Nie, z tego są przecież te liski, nie? Kurczę, no chyba skrócili ten hak. Bo on tak blisko nie latał. Znaczy, to jest daleko, jak na hak. W ogóle, jak ten hak się utrzymuje na powierzchni, to ja nie wiem. Jest metalowy jakiś. I se pływa, no ale spoko. Wydaje mi się, że taki hak musi być ciężki, ale to tylko mi się wydaje, tak? O, tam jest ten. Listki nasze. Złapią się. Jest! Mamy listki. Wow! Jak super mam liście w grze. Także... O, i tam są drugie. Ale nie złapę ich. I tak, są za blisko. Za daleko. Poczekam sobie w sumie, jak do nim przyjdą. I se zjem. No i już prawie mam tego listka. No, także dzisiaj taki trochę mozolniejszy odcinek, ale no w sumie spoko, nie? Okej, okay, i mamy wreszcie naszą doniczuszkę. Gdzie ona jest? Tu jest. To może sobie ją tutaj postawię i zobaczę, czy można buraka zasadzić. Oczywiście, że można. To dosłownie wygląda jak rzodkiewka, nie? Masakra. Dosłownie jak to posadziłem, to myślałem, że to jest rzodkiewka. Okej, okay, ja chyba zakończę na tym ten odcinek, bo w sumie to już nie ma co robić za bardzo. No jest długi. Jeszcze trochę to powycinam, więc w sumie to spoko. No. Także widzimy się w kolejnym odcinku z właśnie tej gry. Także dzięki, do zobaczenia i cześć.